Cześć, witajcie. Lotna degustacja z knajpy w Znojmie. Taka rzadkość, bo Pilsner Urquell i było często spotykane, ale tutaj w wersji niefiltrowanej. Widzicie, jest kompletnie różny. Jest, nie jest klarowny, jest lewiesisty, żółty, ładny. Piana jest wręcz śmietanowa. Czy niesamowita jest konsystencja, tak drobna, no śmietana albo ubite jajko. Pachnie Urquellem. Niezwykle delikatny, przez to niskie wysycenie. Od zwykłego się różni paroma rzeczami, ale przede wszystkim różni się tym, że to wysycenie jest właśnie bardzo delikatne, drobne. Te kieszyki są drobne. Przez to piwo jest jeszcze delikatnie się pije. Łatwiej wchodzi. Ma trochę w stronę, bym powiedział, piwa piwnicznego, ale też ma podniesioną goryczkę w stosunku do normalnego i mniej słodkie jest. Znaczy mniej słodu, troszkę podniesiona goryczka, jest suche, czyli jest wyprawny bardzo. Jest to Pilsner bardziej wyprawny niż ten normalny. No tak, czyli spore różnice. Tak naprawdę dosyć spora różnica. I to tyle, bo tak na szybko. Na razie. Cześć, trzymajcie się. Jeszcze zrobię krótki filmik na e-book. Tam się wchodzi. Rumiki.